Cześć, witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na czat make-up, w którym będziemy testować najnowszą kolekcję Glam Shopu, czyli kolekcja Oriental, która zdecydowanie zwraca uwagę zarówno ze względu na szatę graficzną, jak i także zawartość. Mi bardzo spodobała się kolorystyka palety, tak samo przepięknie wygląda paleta do twarzy, ale też mam tutaj kilka ciekawych kosmetyków, takie jak wodoodporne cienie w kremie, błyszczące z drobinkami, ale także żelowe eyelinery. Ja tych produktów akurat jestem najbardziej ciekawa właśnie te, które wymieniłam. Także dzisiaj sprawdzimy. Pokażę tutaj oczywiście Wam dokładnie zbliżenia na te produkty, swatche, tak żebyście ocenili sami, czy według Was ta kolekcja jest warta zakupu. Zacznijmy od makijażu oka. Pierwszy produkt, który nałożę, to baza pod cienie. Jest to MAC Paint Pod Cieniu Soft Ochre. Test oczywiście zaczniemy od palety cieni, tak prezentuje się ona w całej okazałości, w teksturce zabezpieczającej, która tak samo jest, pięknie to wygląda. Tak jak mówiłam, ta szata graficzna bardzo, bardzo mi się podoba, ale tak samo kolorystyka tutaj tej palety według mnie wygląda bardzo ciekawie. Tak prezentuje się właśnie zawartość. Co mi się najbardziej podoba, to fakt, że mamy tutaj bardzo dużo matowych odcieni, połysków jest znacznie mniej. Jest to akurat paleta, która ma 15 cieni, w tym 6 połysków, także matów, jak widzicie, jest zdecydowanie więcej. Fajnie też są zgrane tutaj te cienie i one, jak widzicie, pionowo, tworząc makijaż, możemy stworzyć fajny monochromatyczny look lub łączyć je ze sobą. Mamy tutaj zarówno cieplejsze tony, tak jak tutaj te pomarańczowe, zielenie ciepłe, ale także chłodną stronę, czyli właśnie fiolety, brudne, róże, bordo. No i co mi się też podoba, to że jest tutaj odcień czarny. Sama biłam się z myślami, jaki makijaż dzisiaj stworzyć z tą paletą, ze względu na to, że no jak wiecie, natura moja ciągnie mnie do fioletów, no ale stwierdziłam, że zrobimy dzisiaj coś nieco innego niż zwykle widzicie, no także trochę pobawimy się tutaj cieniami z tej palety. Pierwszy cień, po który sięgnę, to odcień Scarabeusz, czyli zgaszony pomarańczowy odcień, który nałożę w załamanie powieki. I tym samym zgrabnym pędzelkiem sięgam teraz po odcień Skorpion, czyli ciepły brąz, którym wzmocnię dolną część załamania powieki. W załamanie nałożę jeszcze jeden odcień, czyli odcień Arabika, taki ciemny, burgundowy odcień, którym dodatkowo tutaj wzmocnię to cieniowanie. I wracam teraz do pomarańczowego odcienia, tak żeby tutaj wszystko ładnie rozetrzeć i też połączyć właśnie z tym burgundowym odcieniem. Następny krok w tym makijażu to odcięcie powieki korektorem. Będę do tego celu używała korektora z Rimmela Multitasker w odcieniu 020 Fair. Teraz sięgam po taśmę, którą przykleję tutaj w zewnętrznym kąciku, tak żeby stworzyć ostrą granicę tutaj, jeśli chodzi o zakończenie makijażu. Zostawiam tutaj też przerwę na dolnej linii rzęs, tak żeby tutaj było miejsce na cieniowanie i połączyło się tutaj z kreską, która tutaj będzie. I teraz na początek sięgam po bordowy cień i nakładam tutaj w zewnętrznej części, tworząc już tutaj taki gładki trójkąt, które teraz będę wzmacniać odcieniem Noc Pustyni, czyli tym kruczo-czarnym odcieniem. Zmieniłam nieco zamysł, dlatego tutaj już bordowego nie dodawałam, ale tutaj jakby nie stworzy żadnych problemów. Teraz wygładzę tylko tutaj załamaniu korektor, który delikatnie mi się rozjechał. I teraz przejdziemy do połysku Emiraty. I tym odcieniem pokryję całkowicie tutaj to odcięcie, które zrobiłam korektora. Teraz na łączenie nałożę zielony odcień, dokładnie tutaj na środku odcień Shake. I bardzo teraz delikatnie nakładam tutaj na granicę między czarną kreską a połyskiem na powiece. Dołożę jeszcze jeden zielony odcień, czyli ten Fata Morgana, taki klasyczny metaliczny odcień, gdzie w porównaniu do poprzedniego tamten jest turbo pigmentem. I ten nałożę nieco niżej, tak żeby tutaj jak najlepiej połączyć tą czarną kreskę z połyskami i wracam do czerni, żeby wszystko ładnie razem wtopić. Przejdziemy teraz do dolnej powieki, dlatego na start tutaj aplikuję dokładnie tę samą bazę, którą aplikowałam na górną powiekę. I tutaj na początek nałożę odcień Róża Pustyni, omijając wewnętrzny kącik, bardziej skupiam się na środku dolnej powieki. Pomarańczowym odcieniem delikatnie tutaj rozetrę ten odcień niżej i w zewnętrznym kąciku tutaj wyciągam tę czerń. Jeśli chodzi o cieniowanie,
cieniami prasowanymi, to by było na tyle. Jak oceniam paletę, bardzo dobrze mi się nią pracowało. Udało mi się użyć aż, słuchajcie, 10 odcieni dzisiaj na powiekach. Naprawdę fajny wynik, jak na tak dużą paletę, że udało mi się w większości użyć. Tutaj te fiolety, neutralne odcienie, na pewno przetestuję jeszcze w niejednym makijażu, ale co Wam powiem, mocny pigment, fajnie się budują, ładnie nakładają na siebie, nie stworzyły żadnych plam. Zarówno maty, jak i połyski są bardzo intensywne. No, tak jak lubię tak naprawdę. Jeśli chodzi o samą paletę, to powiem szczerze, że tutaj nieco mi brakuje. Jeśli chodzi o samą tematykę tutaj tej kolekcji, to dorzuciłabym na pewno bardziej takie złote, ciepłe odcienie, więcej ciepła niż właśnie takich fioletów, tak jak tutaj po tej części. Zieleni jak najbardziej mi pasują, jakiś granat, więcej takich może mocniejszych kolorów, tak jak w arabskich, takich typowych makijażach. Zazwyczaj te odcienie są takie bardzo intensywne. Widziałabym tutaj żółty odcień, złoty, właśnie granat. No, ale tak czy inaczej kolorystyka bardzo fajna i użytkowa, więc jak najbardziej mi się podoba i będę testowała dalej. A teraz przejdziemy do kolejnego produktu, który przetestujemy, czyli cień w kremie. Bardzo byłam ciekawa, w szczególności tego koloru, który mam w rękach, czyli ciekłe różowe złoto. No, wygląda przepięknie. Tak prezentuje się tutaj w opakowaniu. Jest to taki metaliczny efekt, jeszcze z drobinkami, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało na oczach. I ten odcień tutaj nałożę zaraz za wewnętrznym kącikiem. Napakuję tutaj tak, żeby intensywnie się mienił. Tutaj ta konsystencja jest taka bardzo kremowa. Ładnie się rozprowadza. Możemy sobie stopniować efekt w zależności od naszych upodobań. No i są to ogólnie cienie zastygające, także nie będą wchodziły w załamanie i są podobno wodoodporne. Kolorystycznie jest dosyć zbliżony do tego odcienia, które mam na powiece. Bardziej złoty zdecydowanie niż taki chłodniejszy różowy, ale przez to po prostu aż tak się nie wybija na pierwszy plan, ze względu na to, że tych połysków na oczach mam już sporo, no ale no nic. Przetestuję na pewno w innym makijażu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale póki co zapowiada się bardzo dobrze. I cieni w kremie są 4 kolory, czyli właśnie ten, który użyłam, taki bardziej brąz, stary brąz z drobinkami, fiolet opalizujący, kameleon troszeczkę, ponieważ nawet na zielono się mieni, i taki typowy miedziany odcień. Wyglądają naprawdę pięknie. Następnie przejdziemy do eyelinerów. I eyelinery pojawiły się 3 w ofercie. Eyelinery w słoiczkach, zarówno czarna wersja, brązowa oraz taka bordowa w sumie w kolorze mojej bluzki, odcień wina. I słuchajcie, przetestujemy zarówno tę czerwień, jak i także czarne w dzisiejszym makijażu. I zaczniemy od tego bordowego odcienia. On nazywa się Merlot. No, taki bardzo zgrabniutki pędzelek skośny. Nałożę odrobinę tego eyelinera. Sprawdzę na dłoni, jak mi się maluje. Ładniutki pigment. I ta konsystencja jest taka turbo kremowa. Niesamowicie przyjemna. I teraz czeka mnie bardzo, bardzo precyzyjna robota, ponieważ ten eyeliner chcę nałożyć tutaj na granicę matowych odcieni z połyskiem tutaj w załamaniu. A czarnego odcienia eyelinera, czyli węgielka, użyję do stworzenia ostrej kreski z wyciągnięciem wewnętrznym kąciku oka, no i tym eyelinerem także podkreślę linię wodną. Eyelinery są bardzo kremowe, fajnie się rozprowadzają, mają intensywną pigmentację. Czarny też jest intensywny, nie jest to taka kruczo-czarna czerń, ale też inaczej na pewno będzie wyglądać na matowych cieniach, inaczej na połyskujących. Na połyskujących zazwyczaj eyelinery, jak nie są takie turbo napigmentowane, no to wiecie, nie ma takiej totalnej głębi, ale tak czy inaczej wygląda to ładnie. Jednak w przypadku żelowych eyelinerów nie ma takiej turbo ostrej granicy, jeśli chodzi o eyeliner, a ja bym wolała tutaj taką ostrzejszą, dlatego przetestuję inną jeszcze rzecz tutaj z tej kolekcji, czyli eyeliner w pisaku z tradycyjną gąbeczką. I teraz sprawdzimy ten eyeliner w akcji. No, najbardziej mi chodzi o to, żeby właśnie tutaj była taka turbo ostra granica. Od razu mam wrażenie, że ten makijaż wygląda lepiej, jak jest taka zarysowana ta kreska. No, ale teraz jeszcze, słuchajcie, sięgnę po czarny cień i tutaj wtopię tę kreskę w zewnętrznym kąciku. Tutaj za bardzo recenzji Wam nie opowiem na temat tego produktu, ponieważ nakładam jeden na drugi, więc nawet nie wiem, jak by wypadał, gdybym go nakładała solo, ale na pewno dam znać następnym razem. Póki co dobrze aplikuję produkt, nie zacina się i nie rozlewa też przy okazji.
co jest częste w przypadku takich gąbeczek. Niektóre kroki zrobiłam poza kamerą, a to dlatego, że dzisiaj testujemy stricte tą kolekcję, no dlatego, żeby tutaj zaoszczędzić trochę czasu, zrobiłam to poza kamerą. Teraz przejdziemy do błyszczyka do ust. Błyszczyka do ust, który nosi nazwę szczypadełko, czyli będzie to raczej rozgrzewający, mrowiący błyszczyk, który będzie powiększał usta. Tak przynajmniej mi się wydaje po samej nazwie. Żeby w ogóle poczuć ten efekt na ustach, musiałam poczekać chwilę, ponieważ faktycznie zaraz po aplikacji nie czułam żadnego mrowienia, nic takiego. To mrowienie pojawia się delikatnie z czasem, ale nie trzeba na to czekać jakoś bardzo długo, ale to jest kwestia około 2-3 minut. Faktycznie teraz delikatnie mrowi, lekko rozgrzewa, nie piecze jakoś mocno, ale ja też jestem przyzwyczajona do jedzenia naprawdę bardzo ostrych potraw. Dużo właśnie ostrości dodaję do posiłków, więc może dlatego, wiecie, mam inną tolerancję na tego typu produkty, no ale faktycznie to jest taki, wiecie, komfortowy efekt dla mnie i nie jest to nic, co mi przeszkadza. Jest to też produkt na bazie mentolu, czuć go w składzie, ale nie jest właśnie też tak właśnie mocno intensywny, przynajmniej póki co, jak właśnie produkty tego typu, które testowałam do tej pory. Zazwyczaj te, które są właśnie na bazie chili, papryczek, to mocniej wybijają kolor moich ust. Faktycznie się ładnie ujednolicił, ale nie widzę, żeby jakkolwiek, wiecie, spuchły, był efekt powiększenia ust, czy właśnie wzmocnienia koloru. Tutaj raczej po ten produkt sięgać nie będę. Tak jak pozostałe, póki co mi się bardzo podobają, tak tutaj nie odczuwam potrzeby używania tego typu produktów, więc akurat on pójdzie do kogoś innego. Teraz, jako że widać, że na mojej twarzy czegoś brakuje, przejdziemy do wykończenia makijażu i mam tutaj przepiękną paletkę do twarzy. Bardzo mi się podoba. Tutaj znajdują się 3 wypiekane produkty, bronzer, róż oraz rozświetlacz. I wszystkie mają takie wykończenie bardziej połyskujące, ale nie drobinkowe. Jest bronzer, który jest w takim odcieniu piaskowo-złoto-oliwkowym. Taki lekko ciepły odcień, ale nie za bardzo. On wydaje się w opakowaniu na taką, wiecie, turbosatynkę, że on będzie odbijał jakby lekko światło, ale nie będzie to taki typowy połysk. Róż, który jest w takim stonowanym odcieniu, dosyć jasny, przepięknie wygląda ten róż i on będzie właśnie mocniej opalizował niż bronzer. Rozświetlacz to jest taki typowy szampański odcień, czyli taki bardzo uniwersalny odcień dla większości osób. Także co, przejdziemy teraz do aplikacji i bronzer akurat zaaplikuję pędzlem także z tej kolekcji. To jest taki duży pędzel, ja lubię akurat takie właśnie, jak widzicie w moich filmach ostatnio, bardzo często używam do bronzerów właśnie takich gigantów i jest taki średnio zbity, nie jest zbyt intensywny i jest niesamowicie przyjemny, także zamaczam tutaj, aha, okej. Trzeba to robić delikatnie, nie spodziewałam się tego w przypadku wypiekanego bronzera, ale faktycznie, wiecie, lekko tylko zanurzyłam i już się sypię, więc ja sobie strzepię nadmiar i zacznę tutaj aplikację od boków czoła, żeby zobaczyć intensywność tego bronzera, jak wypada wpierw tutaj. Jest w sumie dosyć intensywny od razu, tak naprawdę 2 nałożenia pędzla mi tutaj wystarczyło, żeby uzyskać fajny efekt, gdzie normalnie w przypadku bronzerów ten efekt muszę mocniej budować, tym bardziej teraz, w momencie, kiedy jestem opalona. Kolor właśnie taki trochę piaskowo-oliwkowy i faktycznie przepięknie się stapia tutaj z moją skórą. I cudownie wtapia, on jest praktycznie niewidoczny, ale jest po tej mocniejszej stronie, także jeśli lubicie ogólnie bronzery, które są raczej intensywniejsze konturowanie, to zwróćcie uwagę na tę paletkę. Póki co sama kupiłabym tę paletkę dla samego bronzera, ponieważ tak bardzo mi się podoba. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny produkt i faktycznie delikatnie opalizuje, ale nie jest to nic intensywnego. To jest taki fajny, zdrowy efekt. Róż też delikatnie pyli w opakowaniu, ale znacznie mniej i jest drobniejszy, drobniej zmielony, przez co jest taka tylko mgiełka, a nie taki mocny osyp jak w przypadku bronzera w opakowaniu, jak Wam pokazałam. On jest mocno opalizujący, więc rozświetlacz będzie fajny dla osób, które jednak mają raczej gładszą strukturę tutaj na policzkach, ponieważ jest dosyć intensywny i przez to będzie tutaj jakieś nierówności, jak widzicie, podkreślał. Ma ładny, stonowany kolor, który fajnie, jak widzę, podkreśla opaleniznę, ale jednocześnie tak opalizuje na taki bardziej liliowy róż
i no ma coś w sobie, przykuwa zdecydowanie uwagę. Nie wiem, czy to będzie w kamerze widoczne. Na żywo ten odcień wygląda przepięknie. No i czas na rozświetlacz. Rozświetlacz pyli się podobnie jak bronzer. Nie jest to na pewno intensywny rozświetlacz, tylko taki średni bym powiedziała, jeśli chodzi o intensywność, ale bardzo ładnie tutaj wygładza strukturę skóry i jest taki bardzo subtelny. On się ładnie wtapia tutaj w makijaż i więc nie jest jakoś tak bardzo widoczny. Osobiście wolałabym, gdyby tutaj był nieco cieplejszy rozświetlacz, taki bardziej podkreślający opaleniznę, no ale rozumiem, że znalazł się tutaj szampański, ponieważ jednak jest to odcień bardziej uniwersalny dla różnych tonacji skóry, ale jest to na pewno pierwszy rozświetlacz, z którym aż tak dobrze się polubiłam, ponieważ faktycznie jest taki turbo gładki i to jest taka formuła bardziej standardowa, prasowana niż tych rozświetlaczy klasycznych z Glam Shopu, które mają taką bardziej mokrą konsystencję, która jest bardziej kremowa niż prasowana, za którą ja osobiście nie do końca przepadam. Pomalowałam usta, żeby uzupełnić ten look i tak prezentuje się skończony makijaż. Według mnie wyszedł naprawdę świetnie, tym bardziej, że jeszcze na początku, jak zaczęłam malować, nie miałam do końca zamysłu na to, co właściwie dzisiaj stworzę. Tak naprawdę jeśli chodzi tutaj o tę kolekcję, to większość produktów bardzo przypadła mi do gustu. Zarówno paletka cieni, która jak dla mnie jest bardzo użytkową paletą, tym bardziej, że większa część tutaj tej palety to odcienie, których używam na co dzień, właśnie takie róże, fiolety, no ale także neutralne odcienie, zielenie na pewno będą najrzadziej używane, no ale faktycznie jest to taka fajna, pełna paleta, którą jestem w stanie wiele makijaży zmalować i cieszę się z obecności czarnego cienia, który jest naprawdę świetnej jakości, ponieważ na to Wam nie zwróciłam uwagi. W trakcie on mi się w ogóle nie osypał, ja tylko tak strzepywałam nadmiar, jak to zawsze mam w zwyczaju robić, ale nic mi się tutaj nie osypało, jeśli chodzi o czarny cień. Osypały się delikatnie jakieś tam połyski, ale jak najbardziej mogłabym taki makijaż zrobić, wiecie, po makijażu twarzy i nic by się tutaj nie zniszczyło, byłabym w stanie to wszystko osypać. Ta paleta naprawdę bardzo przypadła mi do gustu, tak samo jak tutaj ta paleta do twarzy, no według mnie. Te kosmetyki na twarzy prezentują się naprawdę cudownie, a ten róż tak się pięknie mieni. Zapewne w najbliższym czasie będę używała tylko i wyłącznie tej paletki. No może czasami, wiecie, użyję jakiegoś innego rozświetlacza, jak będę chciała coś mocniejszego, czy w innym odcieniu, no, ale faktycznie według mnie warto zwrócić uwagę, w szczególności jeśli macie taką cieplejszą karnację, do których taki odcień bronzera wygląda cudownie, ale sama paleta jest dosyć uniwersalna. Te cienie w kremie to jest coś cudownego. Przepięknie tutaj wygląda pod oczami ten cień, ładnie się mieni. Nie rozjechał mi się tutaj póki co w załamaniu powieki, naprawdę trzyma się dobrze, więc będę testowała, będę dawała znać i zobaczymy, jak się sprawdzą na dłuższą metę. Dzisiaj naprawdę wyglądają super. Eyelinery tak samo, dobrze mi się nimi pracowało. Co prawda już dłuższy czas nie używałam takich eyelinerów w żelu, ale faktycznie lubię taką formułę, dobrze mi się nimi pracowało, a te są niesamowicie kremowe, więc no, jest naprawdę bardzo dobrze. Eyeliner też przetestuję solo i dam Wam znać w najbliższym czasie. Żałuję tylko, że jest tutaj standardowy taki gąbeczkowy aplikator, a nie pędzelek, ponieważ ja zdecydowanie bardziej wolę te z zakończeniem pędzelkiem, z pędzelkiem. No, moim zdaniem najsłabszym elementem tej kolekcji jest zdecydowanie tutaj ten błyszczyk, ale no ja też nie lubię takich produktów, więc może i dlatego. W Polsce też dostałam ogólnie róże w kremie, z których się bardzo cieszę, ponieważ mam teraz mnóstwo odcieni, będę sobie testowała, no ale dzisiaj dwóch różów na twarzy bym nie nałożyła, więc to zobaczycie w jakimś innym filmie. Dobrze kochani, to już było na tyle. Dajcie mi znać, co sami myślicie o tej kolekcji, czy tutaj coś może zwróciło Waszą uwagę, jak oceniacie ten makijaż. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!